Dzień dobry, chyba mnie już widać, bo przez moment miałam wątpliwości. Jakbyście mogli dać znać, czy mnie słychać, widać, bo coś tutaj się dzieje inaczej niż zwykle. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny webinar, bardzo ważny dlatego, że na ważny temat. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o badaniu nasienia. Ale jak zwykle, to nie ja sama będę z Wami rozmawiała, już zapraszam eksperta, dajcie mi moment. I razem przebrniemy przez temat badania nasienia i przez wszystkie pytania, które zadaliście. Dzień dobry, panie doktorze. Prosimy odwrócić kamerę. Super, fantastycznie. Wiesz, ale troszkę się jeszcze ustawię, tak żeby mi się coś widział w ogóle. Świetnie. No dobra, chyba jestem. Wolę sobie zacząć raz jeszcze wszystko, co chcielibyście wiedzieć o badaniu nasienia, a o tym wszystkim będę rozmawiała z panem doktorem Piotrem Dzigowskim z kliniki InVimet, który jest specjalistą urologiem, ale też andrologiem klinicznym z bardzo poważnym, znakomitym doświadczeniem w pracy z facetami, głównie tymi facetami, którzy tej pomocy medycznej z różnych powodów potrzebują. A dlaczego tak się dzieje? Panie doktorze, jaka jest skala, jak często dzisiaj ta niepłodność męska się pojawia? No bo to, że niepłodność nie jest problemem wyłącznie kobiet, to wiemy już nie od dzisiaj, prawda? No tak, to jest sytuacja taka, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że szacuje się, że 60% par, które mają problem z zajściem w ciążę, to są pary, w których jest identyfikowalny czynnik męski, albo jako jedyny czynnik niepłodności, albo jako czynnik wspólny niepłodności mieszanej. Tak? Czyli około 20% par to jest wspólny czynnik męski i żeński, a około 40% par to jest izolowany czynnik męski. No dobrze, ale w takim razie co się dzieje z tym nasieniem? Dlaczego ten problem niepłodności męskiej dziś jest już tak duży i z badań i danych wynika, że on narasta? Znaczy problem niepłodności, przepraszam, lekutni tutaj po prostu jest medialny bardzo. Więc tak, problem jest taki, to nie jest tak, że to się teraz zaczyna dziać, tak, że to wcześniej nie było tego problemu, a teraz ten problem się pojawił. Ten problem narasta dlatego, że coraz więcej wiemy i coraz lepiej potrafimy to wszystko identyfikować. Tu jest hak. My w tej chwili, andrologia jest dziedziną, która od 10 lat bardzo mocno się rozwija i która, że tak powiem, wyszła z cienia i zaczyna pokazywać, że nasienie ma znaczenie. Tak dawniej wszyscy ludzie, nie ma problemu, jest problem z ciążą, to na pewno wina kobiety i tak dalej. Tak było dawniej. W tej chwili już wiadomo, że tak nie jest i zaczynamy coraz bardziej zagłębiać się w te problemy męskie. W związku z tym coraz lepiej potrafimy je identyfikować, diagnozować i leczyć. W związku z tym również okazuje się, że coraz więcej rzeczy znajdujemy i w związku z tym ten procent niepłodności związanej z zaburzeniami jakości nasienia jest coraz większy. Tak? Stąd to wynika. No dobrze, a co powoduje, że faktycznie te wyniki poszczególnych parametrów są niskie u mężczyzn? Jakie czynniki mogą pogarszać jakość nasienia, wpływać na to, że ten proces spermatogenezy zachodzi w nieprawidłowy sposób? Więc tak, to jest problem bardzo złożony, bo oczywiście zazwyczaj jak się to wszystko omawia, to wszyscy pamiętają, wszyscy się może nie tyle pamiętają, co skupiają się na tym, co tu i teraz, tak? Czyli tam zmieniamy zła dieta, prawda, złe nawyki, używki, alkohol, nikotyna, ogólnie substancje smoliste, palenie takich czy innych rodzajów tytoniu i tak dalej, tak? Niezdrowy tryb życia, dieta, różne tego typu rzeczy. Czynniki środowiskowe, prawda, tam to jakieś promieniowanie kosmiczne, ale również i hormony w mięsie, czy jakieś tam ksenoestrogeny, tego typu rzeczy. Wszyscy o tym mówią i to jest taki temat, który wszyscy bardzo chętnie wałkują. Natomiast pamiętać należy, że to wszystko, że płodność mężczyzny zależy nie tylko od tego, co tu i teraz, ale tak naprawdę od wszystkiego, co się zdarzyło w życiu tego mężczyzny od momentu, kiedy został poczęty. Już to, co się dzieje
w brzuchu, jak się rozwija w brzuchu własnej matki, jej problemy zdrowotne, jej problemy hormonalne w trakcie ciąży, to wszystko może wpływać negatywnie na płodność mężczyzny w wieku dorosłym. No bo poczynając od tego, że zaburzenia hormonalne u mamy mogą spowodować zaburzenia zstępowania jąder u nowonarodzonego chłopca, a to spowoduje już z automatu obniżenie płodności, bo jeżeli jądra nie zstąpią do moczny w tym czasie, kiedy powinny stąpić, tylko później, to już jest czynnik, który jest czynnikiem ryzyka zaburzeń płodności. Tak, potem całe dzieciństwo, różne choroby wirusowe, które przechodzimy, którym tutaj sztandarowa świnka, o której też się często zapomina, że większość dzieciaków, które w tej chwili są dorosłymi ludźmi, które starają się o dzieci, kiedyś przychodziło świnkę, tak? O ile był to taki okres wczesny, przed szkolem, czy przed szkołą podstawową, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli taką świnkę przychodzi chłopak w wieku, w szkole podstawowej, czy w czasie dojrzewania, no to już jest zasad, to taka świnka może doprowadzić do prawie całkowitej bezpłodności przy odpowiednim niekorzystnym zbiegu okoliczności, tak? No i dalej idziemy przez te wszystkie lata, że tak powiem, urazy, wypadki, różne te choroby zapalne, które niekoniecznie muszą mieć etiologię wirusową. W związku z tym to jest cała długa historia, tak? Do tego dochodzą. Trzeba pamiętać o tym, że najczęstszym nowotworem młodych mężczyzn jest rak jądra. To jest kolejna przyczyna, tak? My tych mężczyzn operujemy, usuwamy te jądra, ale oni niejednokrotnie wymagają chemioterapii czy radioterapii, to znowu są czynniki szkodliwe. Kolejnym problemem są nowotwory inne niż nowotwory jąder, prawda? Bo nowotworami młodego wieku są również białaczki. Białaczki leczymy przeszczepami szpiku, czy chemioterapią taką, czy inną, to wszystko znowu opiera się na lekach, które działają bardzo niekorzystnie na spermatogenezę. Jak pani widzi, już gadam i gadam i gadam, a to jeszcze temat niewyczerpany, tak? Tego jest tak wiele możliwości. W związku z tym pamiętać należy o tym, że jeżeli, dlatego zawsze mówimy, że jeżeli jest problem jakiś z płodnością, to tak naprawdę pierwszy ruch to badanie nasienia. I jeżeli to badanie nasienia, oczywistą oczywistością jest to, że badamy obydwoje partnerów, tak? I że kobieta trafia do ginekologa i robi badania takie podstawowe, kobiece, czy tam ginekologiczne, jakbyśmy ich nie nazwali, i trafia do ginekologa, natomiast mężczyzna robi badanie nasienia, czyli spermiogram, i trafia do androloga, bądź urologa, tak? I on już nada dalszy bieg tym sprawom, bo wtedy on zbierze odpowiedni wywiad, usystematyzuje całą historię, poczynając właśnie od tego, co się działo we wczesnym dzieciństwie, zwracając uwagę na to, czy ten mężczyzna ma jakieś rodzeństwo, czy też nie, czy to rodzeństwo jest męskie, żeńskie, czy też, czy jeżeli są to bracia, to czy oni też mają problem z płodnością, czy też nie, to wszystko ma znaczenie, tak? I wtedy dopiero my to zbieramy, badamy tego pacjenta i zlecamy kolejne badania, już dopasowane do jego konkretnej sytuacji, do tego, co w tym nasieniu jest nie tak. Dwie ważne, czy mnóstwo ważnych rzeczy wybrzmiało, ale dwie z nich chciałabym podkreślić, tutaj podsumowując pana doktora wypowiedź. Po pierwsze, nie tylko to, co robimy dzisiaj, czyli nie tylko to, można by pomyśleć, że prowadzę zdrowy tryb życia, nie palę papierosów, nie piję zbyt dużo alkoholu, uprawiam sport, noszę zdrową bieliznę, wszystko jest spoko, ale to wcale nie oznacza, że z moją płodnością wszystko jest w porządku, dlatego że jakieś problemy mogą wynikać nawet z okresu dziecięcego. Tak? To jest pierwsza rzecz, którą należy koniecznie zapamiętać. I ta druga rzecz, którą też chciałabym bardzo podkreślić. Mimo że my już mamy taką świadomość tego, że niepłodność jest problemem, który dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a jej przyczyny równie często diagnozujemy po obu stronach, a nawet coraz częściej po stronie mężczyzn, to ciągle jest tak, że ta diagnostyka zwykle zaczyna się od kobiety. To ja pójdę do ginekologa, sprawdzę, czy wszystko jest w porządku, a potem ty zbadasz nasienie. A tutaj warto, jak nawet nie zacząć od badania nasienia, to zacząć naprawdę równocześnie, bo z tym nasieniem to sprawa jest dość prosta, o czym zaraz powiemy. I bardzo szybko wiemy, co się dzieje, tak? Jaki mamy wynik. Panie doktorze, tak, no oczywiście, no tu jest kwestia tego, że no mężczyźni niechętnie się badają, leczą i tak dalej, bo mamy te natawistyczne takie przekonanie, że jesteśmy niezniszczalni. Tak, i to jest. I zaraz, przepraszam, ale kot mi tu pożera, stoję jako.
Więc mamy poczucie, że tego jesteśmy korzystanie. niezniszczalni, że w ogóle to na pewno nie jest ten, że u nas jest wszystko w porządku. I tak każdy facet do tego podchodzi, a przynajmniej większość, tak? Nie uczymy się, no bo tak naprawdę mężczyźni nie mają, młodzi mężczyźni nie mają konieczności jakiegoś tam w miarę systematycznego zgłaszania się do lekarza, tak? Jest to troszeczkę inna sytuacja niż u kobiet, tylko młoda kobieta dojrzewa, prawda, idzie do ginekologa, no musi o siebie, wchodzi w pewien rytm, którego my faceci nie mamy. My po prostu skaczemy z kwiatka na kwiatek i tak naprawdę poza samo, że tak powiem, samodzielnym badaniem jąder raz na jakiś czas niczego więcej od lekarza żadnego nie potrzebujemy. I sami się badamy, jeżeli się badamy, jesteśmy w miarę świadomi, jeżeli coś znajdziemy nie halo, no to wtedy zgłaszamy się do lekarza. Ale tak naprawdę facet nie wymaga jakichś badań na wszelki wypadek, jak jest młody. Tak, poza, tak jak mówię, poza badaniem jąder, czy tam się nic nie dzieje z tymi jądrami, z racji ryzyka choroby nowotworowej. I nie mamy tego we krwi, nie uczymy się tego. Nas, rodzice, nie, nasz ojcowie nie zabierają do lekarza. Tak? My do lekarza, czy tam do urologa, czy androloga idziemy po raz pierwszy, jak jesteśmy już dorosłymi, świadomymi facetami. I to też na pewno ma duże znaczenie. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem, rozmawialiśmy tam ze znajomymi właśnie, dlaczego to tak jest. Tak to mniej więcej widzimy. I ciężko powiedzieć, że ustalić jakiś schemat, że faceci, którzy, nie wiem, są zdrowi, muszą chodzić w jakimś schemacie do urologa czy androloga. No nie. W młodym, w tym wieku poniżej 40 lat tak naprawdę nie ma takiej konieczności. I potem dopiero zaczynają się właśnie starania o dziecko, gdzie też Światowa Organizacja Zdrowia mówi konkretnie, badamy, znaczy diagnozujemy i leczymy niepłodność. A niepłodność to jest stan, w którym para stara się o dziecko i tego dziecka nie ma. Granice wyznacza wiek potencjalnej przyszłej matki. Czyli jeżeli kobieta ma mniej niż 35 lat, to żeby rozpoznać niepłodność, wymagany jest rok starań. Jeżeli kobieta ma więcej niż 35 lat, wtedy granicą jest pół roku starań. Ale tak naprawdę powiedziane jest expressis verbis, że robienie badań na zapas, zanim się zacznie starania, nie ma sensu. Dlatego, że prowadzi to do niepotrzebnej diagnostyki i niepotrzebnego leczenia. Dlatego, że żeby tak jeszcze było do końca pogmatwane to wszystko, to jakby wziąć, zrobić statystykę facetów, którzy mają kłopot z posiadaniem dzieci i takich, którzy tego kłopotu zupełnie nie mieli. I żeby ich porównać ich badania nasienia, to one będą bardzo podobne. W tej grupie facetów bez zaburzeń płodności będą faceci, którzy mają zaburzenia, którzy na papierze z wyników wydawałoby się, że te zaburzenia powinni mieć, bo nasienie wcale nie jest do końca prawidłowe. A z drugiej strony w tej grupie facetów z zaburzeniami płodności jest ogromna grupa facetów, którzy mają absolutnie prawidłowe badanie nasienia. To takie podstawowe, które robimy. I nagle okazuje się, że robienie tych wszystkich badań tak jakby na zapas też nie jest, że tak powiem, celowe, ponieważ zaczynamy mnożyć badania i robić niepotrzebne leczenie w sytuacji, gdzie po prostu trzeba się starać, podejść do tego systematycznie, zrozumieć istotę starań, nie tak, że tam robimy, że tam kochamy się co drugi dzień i pewnie to będzie, bo się staramy. Nie, to trzeba podejść, wiedzieć, kiedy jest owulacja, wiedzieć, że wtedy właśnie trzeba się specjalnie starać, że jest to kilka dni w całym cyklu i że to są te kluczowe dni. I że nie można się kochać co drugi dzień, bo wtedy połowa z tych płodnych dni nam ucieka gdzieś zupełnie niepotrzebnie, w sytuacji, kiedy właśnie wtedy trzeba się kochać nawet dwa razy dziennie i nikt nikomu się nie stanie. Tak, no więc to są tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli już coś się dzieje, jeżeli już robimy badanie i w tym badaniu robionym na skutek starań bez efektu znajdujemy jakieś nieprawidłowości, to trzeba z tym iść do speca, do człowieka, który z tego żyje i który się na tym zna. Robienie różnych rzeczy na skróty, jakieś przyjmowanie leków czy suplementów na własną rękę czasami daje skutek wręcz odwrotny do od zamierzonego. Dlatego postuluję, jest coś nie halo, przychodzimy do kliniki leczenia niepłodności. I tu znowu, ja bym to, tak jak mówię, teatr mój widzę ogromny, jak powiedział wieszcz. Ja bym to widział tak, że jest wielki baner na środku wejścia do kliniki leczenia niepłodności z napisem jego nasienie ma znaczenie, a na podłodze dwie kolorowe linie, jak na SOR-ze w Stanach Zjednoczonych. Niebieska linia dla chłopaków, która prowadzi do androloga, a różowa linia dla dziewczyn, która prowadzi do ginekologa. Od razu na wejściu.
a potem dopiero na koniec jest jakiś koordynator, który mówi, tutaj Państwo byliście, wybadaliśmy to i tamto, tak, teraz pani będzie robić to, co zarządził ginekolog, tu będziemy robić to, co zarządził androlog, czy tam urolog, a tutaj jest jeszcze całe mnóstwo dokumentów wynikających z ustawy o leczeniu niepłodności, które musimy uzupełnić i to robimy z koordynatorem. Tak by to było w świecie idealnym. Tak ja bym to mówił. Ja nawet powiem, ten świat idealny w wielu ośrodkach leczenia niepłodności istnieje, że tak to wygląda, że tam rzeczywiście na pierwszej wizycie para dowiaduje się, że pani ma wykonać takie, takie i takie badanie, a pan ma zrobić badanie nasienia. Natomiast obawiam się, że tego idealnego świata brakuje tej opiece ginekologicznej. Zwykle to jest opieka wyłącznie ginekologiczna, z której korzystają pary, zanim trafiają do specjalistycznego ośrodka zajmującego się płodnością i niepłodnością. Tam nam potrzeba wprowadzenia tej ścieżki dwutorowego badania, tak, dwutorowej diagnostyki jednocześnie kobiety i mężczyzny. No tak, no bo ginekolodzy teraz tacy, no oczywiście, że ginekolodzy, którzy są stricte płodnościowi, oni już tą świadomość mają dużo większą, ale tacy ginekolodzy ogólnie, nie ujmując nikomu niczego, oni, żeby mieć doświadczenie, muszą już chwilę pracować, tak? Musieli zrobić specjalizację i tak dalej, więc oderwali się od tego wszystkiego. Tak naprawdę na studiach nie ma zajęć andrologii, tak? Nikt się tego nie dowiaduje, więc jeżeli nie idziemy w jakimś konkretnym kierunku płodnościowym i po prostu jesteśmy ginekologami, no to tej płodności uczymy się w okresie tam studiów czy specjalizacji, ale też na zasadach opracowanych dla ginekologów przez ginekologów. To są zupełnie inne podejście do sprawy. I tam niestety pokutuje nadal to przekonanie, że wystarczy jeden plemnik i że tak dalej, i że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, i że każdy, kto umie przeczytać badanie nasienia, to już się na wszystkim zna. No i tu niestety to się musi zmienić, ale na to trzeba czasu. Ja sobie z tego świetnie zdaję sprawę. No. Jasne. My, tam androlodzy, walczymy o to tak naprawdę regularnie od jakichś 5-7 lat. I oczywiście, że to się zmienia, ale jednak taka grupa, jest duża grupa ginekologów, którzy jeszcze patrzą na ten temat zupełnie inaczej niż my. Panie doktorze, jak uda nam się wejść w ten właściwy schemat, oby jak najwcześniej, ale nawet późno, i już na to badanie wiemy, że mamy pójść. Pierwsze ważne pytanie. To nie jest badanie, na które idziemy z marszu nieprzygotowani, bo trzeba do tego badania w odpowiedni sposób się przygotować. Jak? To znaczy właśnie idziemy z marszu nieprzygotowani. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy zaliczyli klasówkę czy test. Oczywiście są pewne warunki wynikające, jak to się nazywa, z protokołu badania. Czyli to ja o nich. Żeby to były wystandaryzowane warunki, żeby u każdego faceta pobierać to mniej więcej tak samo. I tu jest ten warunek 3-5 dni abstynencji seksualnej, czyli tak naprawdę 3-5 dni bez wytrysku. Nie mniej i nie więcej. Tylko żeby to były 3-5 dni bez wytrysku. Natomiast nie jest dobrym podejściem jakieś specjalne przygotowywanie się, czyli na przykład planuję zrobić badanie nasienia, to przez miesiąc nie będę palił, będę się dobrze odżywiał, tak, po to, żeby to badanie wyszło jak najlepiej. Nie, bo ono wtedy wychodzi zafałszowane. Albo może wyjść zafałszowane. Oczywiście w pewnych sytuacjach nie robimy badania, bo z góry wiemy, że będzie nie tak. Jeżeli były jakieś infekcje gorączkowe, tak? Absolutnie wiadomo, że jeżeli była temperatura powyżej 38 stopni, nawet przez 2-3 dni, to badanie już nie wyjdzie prawidłowo, bo to jest istota zaburzeń między innymi spermatogenezy, za wysoka temperatura w mocznie. To jest właśnie kwintesencja żylaków, między innymi żylaków powrózków nasiennych, wodniaków jąder, czy niezstąpionych jąder, za wysoka temperatura, w której pracują jądra, a to już z automatu daje złą spermatogenezę, złą testosteronową syntezę. Także o tym pamiętam, jeżeli była infekcja, odłóżmy to badanie, co najmniej o miesiąc. Na przykład, tak? Natomiast też nie chcę, bo ja wiem, że takie są opinie w internecie, trzeba się przygotować, tutaj świetnie prowadzić, nic tego i tak dalej, dieta, zero alkoholu i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi, bo to nie o to chodzi, żebyśmy zdobyli złoty medal. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda nasze nasienie na co dzień. I dlatego, tak jak mówię, 3-5 dni bez wytrysku i tak naprawdę nic więcej. Ja tutaj nie uważam, że niczego więcej nie ma co wymyślać, bo właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, jak to wygląda na co dzień, a nie od święta. Okej.
A jak samo badanie może przebiegać? Czy myślę, że wszyscy się domyślamy, jak ono wygląda, ale chodzi mi no to o... wszystko zależy, to zależy od miejsca, w którym jest wykonywane. Tak, są kliniki, w których po prostu oddaje się to tradycyjnie metodą masturbacji, ale są miejsca, gdzie można to oddać podczas na przykład stosunku z partnerką przy użyciu specjalnej prezerwatywy. Prawda? Są w pewnych sytuacjach dopuszczamy przywożenie nasienia pozyskanego w domu, zwłaszcza jak pacjenci mieszkają, czy tam pary mieszkają niedaleko od ośrodka, który to ma badać i są w stanie dowieźć to nasienie tam w granicach 20 minut, no to wtedy dopuszczamy takie rzeczy, ale zawsze najlepiej jest, jak to jest oddane na miejscu, wtedy natychmiast ten czas od momentu oddania do momentu rozpoczęcia preparatyki jest bardzo krótki i to też ma duże znaczenie, bo oczywiście nie zmieni się ilość plemników, czy ich koncentracja, prawda, bo to są rzeczy, które się nie zmienią, ale już na przykład pewne procesy enzymatyczne mogą zajść, może się zmienić ruchliwość, może się zmienić żywotność tych plemników, bo będzie zła temperatura podczas przewożenia i wtedy niepotrzebne nerwy i niepotrzebne, że tak powiem, napięcia w sytuacji, kiedy się okaże, że coś wyszło nie halo. A tak, jak jest oddane na miejscu, wiemy, że to na pewno było oddane tak, jak trzeba, że zostało, że tak powiem, wszystko dopilnowane tak, jak trzeba. No i oczywiście to mówimy o takim podstawowym badaniu nasienia, ale są pewne badania, które absolutnie nie możemy robić z dowozu, na przykład posiew nasienia w kierunku bakterii beztlenowych. Wtedy to nasienie musi natychmiast praktycznie być zebrane do specjalnego pojemnika, który odizoluje je od powietrza atmosferycznego, żeby te bakterie, jeżeli tam są rzeczywiście, żeby nie uległy uszkodzeniu. Jeszcze warto dodać, że na takie badanie należy się wcześniej umówić, że no, może są takie miejsca, gdzie można przyjść z ulicy i zrobić badanie nasienia, ale... Tak, no ma Pani rację, to jest przygotowanie pokoju, prawda? Musi być gotowy pokój, przygotowany pokój do oddawania nasienia, tak? Więc trzeba go po prostu wcześniej zarezerwować. Dostępny seminolog, seminolożka, którzy będą badali tą próbkę, więc tutaj warto, a nawet trzeba wcześniej skontaktować się z ośrodkiem i umówić na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Dobrze, Panie doktorze, w takim razie czego my się dowiadujemy z tego badania? Jakie parametry są badane w takim podstawowym badaniu, tym, które robi się na starcie w przypadku no, widocznych już problemów z poczęciem dziecka? Pierwsze badanie, jakie wykonujemy, to jest tak zwany spermiogram rozszerzony. To jest badanie, które mówi nam o tym, ile jest nasienia, w sensie objętości ejakulatu, jaka jest koncentracja plemników, czyli ile plemników jest w 1 ml, ile jest plemników z przeliczenia w całym ejakulacie, jaka jest ruchliwość plemników z podziałem na ruch postępowy i ruch niepostępowy. Jeszcze teraz tak naprawdę według najnowszych protokołów badania powinien być podział na ruch postępowy szybki, postępowy wolny i niepostępowy oraz jaka jest budowa, czyli morfologia plemników. I tak, żeby to... I to są te podstawowe składniki. U nas w klinice jeszcze robimy do tego z automatu żywotność plemników i test hipoosmotyczny, czyli taki drugi test pokazujący nam, no mówiąc tak obrazowo, możliwości przeżycia plemników w niekorzystnych dla nich warunkach. I to jest wszystko zawarte w tym pierwszym badaniu. I z wynikiem tego badania trzeba się wtedy zgłosić na konsultację andrologiczną. Oczywiście ginekolog też chętnie zobaczy, jak to wygląda, ale tak jak mówię, ginekolog z pełnym szacunkiem dla ginekologa niech zapewnie zaspokoi swoją ciekawość, natomiast pacjenta wyśle do androloga. Panie doktorze, jak ten wynik już na pierwszy rzut oka jest nie taki, jakbyśmy chcieli, bo gdzieś tam widać, że jesteśmy poza normą. Czy to od razu oznacza katastrofę, czy może to jeszcze nie jest katastrofa? No bo faceci też się boją, nie tylko są, nie tylko obawiają się o to, że to nie jest komfortowe i nie jest fajne, no bo to jest jasne, że każdy ma prawo tak czuć, ale też obawiają się o wynik. Czy ten oczywiście, zły wynik... Że tak, no to oczywiście, że tak, natomiast, znaczy rozumiem, że się obawiają, tak, oczywiście, że tak, że się obawiają i że czasami robią to z lęku przed, znaczy zwlekają z wykonaniem badania z lęku przed wynikiem, tak, ale no to jest absolutnie najgorsze możliwe postępowanie, to jest tak, jak nie wiem, jak w chorobie nowotworowej nie będziemy się badać, bo my jeszcze może mi znajdą raka, tak, no to do niczego nie prowadzi, tylko tyle, że dojdziemy do prawdy później i trudniej będzie to wszystko odkręcić. Natomiast jeżeli chodzi o badania nasienia, to po pierwsze zasadniczą podstawową informacją, którą musimy wiedzieć, to jest to, że jakość nasienia się zmienia. To nie
jest tak, że jakość nasienia jest stała i że po prostu jak jest dobry wynik badania nasienia, to będzie zawsze dobry, a jak jest zły wynik badania, to będzie zawsze zły. To jest zmienne i czasami ci sami faceci bez żadnego leczenia raz mają ogromne wahania, czasami nawet aż do praktycznego braku plemników w ejakulacie. I to mówię o zupełnie zdrowych, płodnych facetach, którzy nie mieli zupełnie najmniejszych problemów z poczęciem potomstwa. Więc to jest pierwsza sprawa. Robimy badanie nasienia i idziemy z tym do androloga, bo on to oceni. Troszeczkę inne są zmiany w badaniach, które są zmianami przejściowymi, troszeczkę inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy to są zmiany utrwalone. Problem, znowu, to nie jest kwestia pojedynczego testu, który wykonujemy, tylko właśnie dlatego trzeba pójść do specjalisty, bo specjalista zobaczy badanie, ale również porówna je z obrazem klinicznym, czyli z tym, co bada u pacjenta i zleci do tego odpowiednie badania. Obrazując, przychodzi facet, który ma małą ilość plemników, tak poniżej normy, i do tego zaburzenia w ruchliwości i budowie plemniku, czyli ten przeklęty zespół oligoastenoteratozoospermii, czyli zespół OAT, którego się wszyscy boją. Tak? I teraz sytuacja jest taka, że przy pewnych wynikach, przy takim wyniku trzeba zbadać pacjenta. Tak? Jeżeli badamy pacjenta, a tam są małe jądra, no to wiadomo, że coś już jest na rzeczy. Z góry wiemy, że to nie jest kwestia tego, że on, nie wiem, jest zestresowany, niedospany i troszkę przesadził z różnymi używkami. Tylko, że sprawa musi się toczyć dłużej. Robimy badania hormonalne. W tych badaniach hormonalnych zwykle w takiej sytuacji okazuje się, że poziomy hormonów gonadotropowych, czyli tych, które pobudzają jądra do pracy, są wysokie, a poziom testosteronu jest, owszem, może w normie, ale w dolnych granicach. Mała ilość plemników, niski testosteron, no to już i małe jądra, to się wszystko układa w jakąś logiczną całość. Tak? Do tego zbieramy jakiś wywiad, okazuje się, że na przykład, nie wiem, były operacje przepuklin wrodzone jako w pierwszym, drugim roku życia. I już wiemy, że gdzieś tam coś musiało zajść, dojść do takiej rzeczy, że te jądra pewnie nie były całkowicie stąpione i tak dalej. Układa się to w jakąś logiczną całość. I wtedy wiadomo jest, że łatwo nie będzie. Że oczywiście będziemy walczyć, będziemy starać się poprawić to wszystko, ale trzeba się nastawić na to, że to są zmiany utrwalone. Natomiast jak przychodzi taki sam facet z takimi samymi wynikami i okazuje się, że są prawidłowej wielkości jądra i że tam nie ma niczego, że hormony są absolutnie prawidłowe albo wręcz przeciwnie, niskie i że to po prostu jest gdzieś tam spadek formy, mówiąc kolokwialnie, to okazuje się, że po sprawdzeniu, czy nie ma tam tych jakichś tam bakterii w drogach nasiennych, które by utrudniały rozwój i dojrzewanie plemników i tak dalej, po wyrównaniu jakichś tam potencjałów oksydoredukcyjnych, tego typu rzeczy, wracamy do normy i mamy tam setki milionów plemników całkiem niezłej jakości. Tak? To są, startujemy z tego samego praktycznie wyniku badania. Więc dlatego jest to takie ważne. Panie doktorze, mamy sporo pytań od widzów i myślę, że to jest dobry czas, żeby do nich przejść. I pierwsze z tych pytań trochę nawiązuje do tego złego wyniku, który odbieramy w sytuacjach odwracalnych, rzecz jasna. Jak poprawić wynik nasienia? Leki, zdrowa dieta, sport? A jeżeli to wszystko nie pomaga? Znowu wracam do tego. Nie leki, zdrowa dieta, sport, tylko jak każda choroba, objawy, wizyta u lekarza, wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe, postawienie rozpoznania, ustalenie jakiegoś leczenia. Tak? To taki musi być ciąg. Tu musi być ten specjalista, który zbierze to wszystko do kupy. To jest najważniejsze. Tu nie ma, to jest, ja, no, nie ma dróg na skróty. Tu jest problem. No rozumiem, ale jeżeli na przykład do tego mielibyśmy informację, że facet pali papierosy, albo pije dużo alkoholu, albo ma nadwagę znaczną, to czy ta zmiana stylu życia nie będzie działała na plus? Jeżeli to są rzeczy, które są związane, te zmiany w nasieniu są związane z jego stylem życia, to tak. Ale przypominam, że jest cała rzesza grubych, palących, pijących facetów, którzy nie mają najmniejszych kłopotów z zajściem w ciążę ze swoimi partnerkami, tak? I tu jest problem, że właśnie po to, żeby dojść do tego, czy to jest, to musi, to, to jest
To, co my musimy zrobić, to jest nasza praca, oddzielenie tych, którzy... Oczywiście to nie jest tak, że ja mówię, dobra, pan ma stare zaburzenia, dobra, może pan pić, palić i to nie, ten, nie ma sprawy, tak? I żona niech się nie czepia, ma pan tutaj, proszę bardzo, ów, pieczątka, załatwione. Tak, to nie o to chodzi. Oczywiście zawsze namawiamy do tego, żeby ten tryb życia był jak najbardziej zdrowy, zawsze namawiamy do redukcji masy ciała, bo to w jakimś tam stopniu ma znaczenie. Natomiast nie zawsze są to czynniki najważniejsze. Czasami są czynniki 100 razy bardziej ważne, bo być może on jest, no, tak jak mówię, na picie i palenie nic nie domyślę, żadnej przyczyny medycznej, tak? Ale może jest gruby dlatego, że ma cukrzycę albo ma jakieś zaburzenia hormonalne, prawda? I może trzeba zacząć od leczenia go w jakiś konkretny sposób. Ja bardzo często, że tak powiem, posiłkuję się pomocą dietetyków, internistów, gastroenterologów, ludzi, którzy znają się na tych zaburzeniach metabolicznych, które ja owszem zidentyfikuję, ale ja już nie jestem specem od leczenia, nie wiem, świeżo rozpoznanej cukrzycy, tak? Do tego jest endokrynolog, diabetolog. Więc to są, a przecież takie rzeczy też się zdarzają, bo przecież jest cukrzyca typu pierwszego u młodych ludzi właśnie, która absolutnie ma prawo być. Z drugiej strony przypominam, że troszkę później się rozmnażamy niż rozmnażali się nasi rodzice. W związku z tym wiek średni rodziców jest co najmniej 10 lat wyższy w tej chwili niż wiek naszych rodziców. W związku z tym również te choroby, które są cywilizacyjne, które są związane z wiekiem, pojawiają się. Ja mam bardzo dużo pacjentów na przykład z nadciśnieniem tętniczym. Tak, i to są faceci, którzy tam mają około 40, no bo zrobili w międzyczasie jakieś kariery i tak dalej, a teraz myślą o dzieciach i no i właśnie okazuje się, że jest nadciśnienie tętnicze, a tutaj, a ten lek znowu przeszkadza na to, a tamten troszkę wpływa negatywnie na spermatogenezę, a tamten znowu zaburza jakość erekcji i tak dalej, i tak dalej. Także to są, to też są ważne rzeczy. I to, no właśnie po to jesteśmy. To jest, zawsze mówię, że jak mamy dobry samochód, i on się psuje, to nie naprawiamy go z panem Zetkiem pod garażem i posiłkując się wiedzą z internetu, bo jak on słabo jedzie, to nawet jak go wypolerujemy na 25 stronę i zrobimy i założymy mu przepiękne felgi, to on nadal będzie słabo jechał, bo on musi trafić do serwisu, wyspecjalizowanego serwisu, który ogarnie problem. I tu jest dokładnie tak samo. Panie doktorze, a czy nadwaga sama w sobie może mieć znaczący wpływ na jakość nasienia? To kolejne pytanie. Może mieć, nie zawsze ma, ale może mieć. Pamiętać należy, że u części, znaczy, że w ogóle u mężczyzn w tkance tłuszczowej jest enzym, który rozkłada testosteron do estradiolu. I tu jest problem taki, że zaburza się profil hormonalny. Ale znowu, nie wszyscy grubi faceci mają ten problem. I z drugiej strony są faceci, którzy mają ten problem, a wcale nie są jakiś specjalnie grubi. Nikt by za nich tam złamanego grosza nie dał, że tak nawet jakbyśmy mieli ich tak wybrać na stojących z szeregu i ten. Okazuje się, że jest to absolutnie nie do końca, znaczy może nie absolutnie, ale nie do końca przewidywalne. Także, ale tak, jest to, jeżeli są zaburzenia w tych parametrach hormonalnych, może to się odbić negatywnie na płodności, jak najbardziej. Panie doktorze, czy żylaki powrózka nasiennego mogą powodować niepłodność? Mogą powodować obniżenie jakości nasienia. Na pewno. Jest to jeden z najbardziej, że tak powiem, poznanych i najbardziej leczonych czynników ryzyka. Pamiętać trzeba, że znowu z żylakami powrózków nasiennych jest tak, że jeżeli mamy obniżenie jakości nasienia, mamy już ten czas, kiedy ta para się stara, czyli spełniamy kryteria niepłodności, musimy zobaczyć, ile lat ma partnerka. Bo jeżeli ta partnerka ma mniej niż 38 lat, no to mamy czas na to, żeby bawić się, znaczy bawić się, mówię, przepraszam, nieładnie, ale żeby operować, tak? Bo jeżeli operujemy żylaki, to robimy to w tym celu, żeby ich działanie się odwróciło, żeby przestały przeszkadzać i żeby natura sama sobie dała radę, albo żebyśmy wspomagając trochę naturę, przyspieszyli ten powrót do warunków normalnych, czyli do prawidłowej temperatury, prawidłowej tam odpływu krwi żylnej itd. To jest bardzo skomplikowany proces biochemiczny, te żylaki powrózka, nie jest to takie proste, jak się kiedyś myślało. Ale okazuje się, że powrót do stanu, nazwijmy to normalnego, zajmuje około roku. I wtedy okazuje się, że są pary, które mogą czekać, ale są pary, które nie mogą czekać. Jeżeli kobieta ma więcej niż 38 lat albo ma niską rezerwę jajnikową, czyli ten wskaźnik AMH jest niski, to nie bardzo mamy możliwość czekać tyle czasu, bo z drugiej strony jest część, tak jak we wszystkim w medycynie,
Nawet najlepsze leczenie nigdy nie ma 100% powodzenia. Więc zawsze jest ryzyko, że pacjent, którego mamy, trafi się w tej grupie, że będzie słabo odpowiadał na leczenie albo w ogóle. No więc głupio by było, jakbyśmy poczekali rok, 38-latką, i potem by się okazało, że nagle właśnie efekt jest żaden albo go nie. Znaczy albo niewielki. W związku z tym tutaj też musimy wiedzieć więcej. Ale generalnie tak. Staramy się to leczyć, leczymy to u części pacjentów, staramy się to leczyć najpierw zachowawczo, a jeśli nie ma efektu, to leczymy zabiegowo, a u części pacjentów, zwłaszcza kiedy te żylaki są rzeczywiście bardzo zaawansowane i są bardzo, bardzo duże i bardzo, bardzo, wiesz, tak bym przeszkadzają, to robimy zabieg jako pierwszy krok leczenia niepłodności i jest to, że tak powiem, no, taki złoty standard. Panie doktorze, mamy dwa pytania o test HBA. Pierwsze dotyczy tego, czy wykonany 2 lata temu jest nadal aktualny. I kolejne, czy wynik 38% do in vitro to dobry wynik? Ale test HBA... Tak, test HBA. Tak, to teraz tak. Test HBA to jest test, który mówi nam o tym, czy plemniki są w stanie samodzielnie wejść w interakcję z komórką jajową. Wynik, to jest pierwsza sprawa. Mówię to dlatego, że w przypadku in vitro robimy test HBA, dla nas nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że to my wprowadzamy wprowadzamy plemnik do komórki jajowej, chyba że myślimy o tym takim najbardziej klasycznym, najbardziej pierwotnym in vitro, czyli takim, gdzie mówiąc obrazowo, w naczyniu mamy komórkę jajową i do niej wpuszczamy plemniki z założenia, że oni sobie razem wszystko załatwią sami. Natomiast to jest bardzo rzadko wykonywana procedura w obecnych czasach. W tej chwili najczęściej jest wykonywana procedura in vitro polegająca na docytoplazmatycznym strzyknięciu plemnika. Czyli my bierzemy komórkę jajową, unieruchamiamy ją, mówiąc obrazowo, bierzemy igłę, do której mamy już wprowadzony plemnik i wbijamy tą igłę do komórki jajowej i wstrzykujemy do środka plemnik. A wtedy to, czy on jest w stanie się przykleić do komórki jajowej i wypalić sobie dziurkę, żeby wejść do środka, to już nie ma najmniejszego znaczenia. No bo tak to wygląda, to nam pokazuje test HBA, tak? Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, badania nasienia mają wartość około 3 miesiące. Bo cykl nasienia zmienia się mniej więcej 3 miesiące, znaczy parametry nasienia zmieniają się, dlatego że cykl rozwojowy plemnika to jest około, od momentu, kiedy on zaczyna dojrzewać i wzrastać, aż do momentu, kiedy pojawi się w nasieniu, to jest około 90 dni. No więc, że tak powiem, stare badanie nasienia po prostu jest starym badaniem nasienia i tyle. To ono oczywiście gdzieś coś nam potem może pokazać w porównaniu z innymi parametrami. Także jeżeli robimy kilka razy test i on za każdym razem wychodzi w podobnym zakresie i za każdym razem wychodzi nieprawidłowy, no to znaczy, że to jest sprawa, która ma jakieś głębsze podłoże, że nie jest to chwilowy spadek formy, prawda? Natomiast coś tam jeszcze było... Aha, i teraz tak, jeżeli chodzi o test HBA, no to jak powiedziałem, on ma znaczenie w przypadku starań naturalnych, to jest taki dodatkowy test właśnie, który sprawdzamy, czy w ogóle czy te plemniki są w stanie wejść w interakcję z komórką jajową, to jest raz. Dwa, w przypadku procedur inseminacyjnych przede wszystkim, bo jeżeli chodzi o in vitro, to tak jak powiedziałem, tylko w przypadku, kiedy planujemy to najbardziej podstawowe in vitro, czyli na przykład, nie wiem, są generalnie dobre parametry nasienia, czyli ten spermiogram rozszerzony jest prawidłowy, a planujemy zrobić in vitro ze wskazań na przykład takich, że z powodu niedrożności jajowodów, prawda? Bo wtedy innej opcji nie ma, tylko musimy zrobić in vitro. No i wtedy, żeby, że tak powiem, oszczędzić kosztów, no bo im bardziej wyrafinowana metoda, tym droższa, żeby oszczędzić kosztów, robimy takie standardowe, klasyczne in vitro, jak 30 lat temu, tak? No to no, oczywiście ma swoją wskazane w sytuacji, kiedy nie ma obniżonych parametrów nasienia, więc to też zawsze warto rozważyć. Panie doktorze, są kolejne pytania i ja bym bardzo prosiła, żebyśmy starali się dość zwięźle na nie odpowiadać, bo ich jest tyle, że boję się, że my po prostu 1/3 dotkniemy. Czy wykryta w nasieniu bakteria E. coli może mieć wpływ na wynik nasienia? Tak. Jednym z badań takich następnych, które się wykonuje u pacjentów w ramach szybkiej diagnostyki, są posiewy nasienia w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów chorobotwórczych. I zasada jest taka, jeżeli coś znajdziemy, leczymy. No bo zawsze bakteria będzie zużywała
czynniki odżywcze i zawsze będzie zatruwała swoje środowisko, więc zawsze będzie miała na nie korzyści. Niezależnie jak się będzie nazywała. Panie doktorze, kiedy można zrobić badanie po zakończeniu leczenia zapalenia prostaty? Jak długo czekać z badaniem? 3 miesiące. 3 miesiące. No dobrze, to teraz jakie badanie pierwsze najlepiej wykonać? Podstawowe czy rozszerzone? Rozszerzone, to jest to, co powiedziałem, rozszerzone, bo podstawowe to jest badanie, które nam nie mówi nic o budowie, a to jest zasadnicza sprawa. Czasami budowa jest bardzo ważna. I jest cała grupa pacjentów, którzy mają tylko teratozoospermię, czyli wszystkie inne parametry są ok, ruchliwość, ilość i tak dalej, natomiast jest problem z budową tych plemników. I to zwłaszcza tutaj chodzi o budowę główek. I to jest nagminne, że jak przychodzi co do czego, to tych główek uszkodzonych jest 98% na przykład. A reszta to te 2%, które mają dobre główki, dla odmiany mają jakieś tam zaburzenia inne. Ale tak, morfologia musi być, więc zrobimy na dzień dobry badanie rozszerzone nasienia. Kolejne pytanie, panie doktorze. Mój mąż miał operację żylaków powrózka, ale niestety nic się nie poprawiło. W ciąży zachodzę, ale nie mogę jej utrzymać. Co można jeszcze zrobić? Oczywiście w kontekście badania płodności męskiej. To znaczy tak. Tutaj korelacja nie jest już taka prosta pomiędzy żylakami powrózka a zachodzeniem w ciąży. Bo tutaj trzeba by było się zapytać, jakie parametry nasienia były sprawdzane. Bo jedyny parametr nasienia, który ma jakąkolwiek korelację ze wczesnymi poronieniami, to jest test stabilności DNA plemników, czyli tak jak u nas w klinice nazywa się to SCD, ale może to się również nazywać SDF, nie ma znaczenia. Test stabilności DNA plemników. I to jest jedyne badanie, które ma jakąkolwiek korelację z wczesnymi poronieniami, bądź z tym, że nam się w trakcie procedur in vitro nie chcą rozwijać zarodki i obumierają. Natomiast nie jest to taki test, który byłby robiony standardowo. To jest test, który robimy tak naprawdę u wszystkich mężczyzn, którzy mają więcej niż 40 lat u mężczyzn w parach, które mają historię poronień. Więc może się okazać, że tak naprawdę te żylaki u partnera tej pani były zrobione z innych przyczyn, tak? Bo to jest to, co mówię, że to, że są obniżone parametry nasienia, czyli tam budowa, ruchliwość i tak dalej, to pokazuje nam szansę na zapłodnienie, natomiast nie na donoszenie ciąży. To nie ma żadnej korelacji. Ja wiem, że w internecie jest napisane w wielu miejscach, że jak jest teratozoospermia, to będą chore dzieci albo będzie kłopot z ciążą. To nieprawda. Jak jest teratozoospermia, to nie będzie ciąży. Jeżeli problemem jest budowa plemników, to nie będzie ciąży. Tu jest hak. Natomiast, tak jak mówię, nie do końca, ja nie do końca widzę związek. To trzeba by było, no, znowu mieć badania przed leczeniem i po leczeniu. A przede wszystkim teraz ocenić badanie SCD i zobaczyć inne rzeczy, bo może, oczywiście, że te parametry, tam, te żylaki były, ale przypominam, że 20% facetów z żylakami nie ma z ich powodu żadnych problemów i że niestety nie zawsze jak są żylaki, to one muszą, że zaburzenia nasienia muszą być wtórne do żylaków. Mogą być spowodowane czymś innym. Dlatego trzeba zbadać, a nie zatrzymać się tylko na żylakach i powiedzieć, hura, mamy żylaki. Tutaj mam takie pytanie, które w pewnych obszarach chyba zahacza o to poprzednie, no, które omawialiśmy. Zatrzymanie zarodków w trzeciej dobie. Wszystkie zarodki przestają się rozwijać w trzeciej dobie przy słabych parametrach nasienia. Jakie badania nasienia specjalistyczne zrobić? No to jest to, co powiedziałem. SCD to jest jedyne badanie nasienia, które ma jakąkolwiek korelację, tak? Bo jeżeli mamy zarodki, czyli były plemniki, które weszły do, które udało się wyselekcjonować i podać i rozpoczęło się zapłodnienie, tak? Czyli połączyły się jądra komórkowe. I tu jedyna rzecz, która po stronie mężczyzny leży, to jest to, że ta nić DNA może być pofragmentowana i wtedy te procesy się zatrzymują. Ale niestety no brutalna prawda jest taka, że no może nie wiem, czy 99%, może nie, ale no 90% przyczyn takich stanów to niestety jest wada komórki jajowej, taka czy inna, jakieś tam zaburzenia, że tak powiem, przede wszystkim mitochondrialne i tam energetyczne w komórce jajowej. To jest niestety problem.
Panie doktorze, czego może wynikać zwiększona lepkość nasienia? W każdym badaniu wychodzi zwiększona. Partner się nawadnia, ma diety, suplementy. Jesteśmy po dwóch nieudanych inseminacjach, szykujemy się do in vitro. Czy warto wykonać dodatkowe badania, na przykład genetyczne w kierunku mukowiscydozy? To znaczy tak, tu trzeba by było wiedzieć przede wszystkim, jakie są pozostałe parametry nasienia. Nie da się tak jednym słowem odpowiedzieć. Są faceci, którzy mają po prostu bardziej gęste nasienie. Tak, bo test lepkościowy, bo to mówi nam o tym, że tam ta lepkość jest zwiększona w takim czy w innym stopniu. Tak, więc już lepkość lepkości nierówna. Może to być na 1, ale może być również na 3 plusy. Tak? A są pracownie, które robią na 4 plusy, dzielą to wszystko. Więc to jest pierwsza sprawa. Poza tym lepkość lepkością, ale jeżeli jest sytuacja taka, że robimy inseminację, no to jeżeli robimy inseminację, to my wypłukujemy plemniki z białek, znaczy w ogóle z płynu nasiennego zupełnie i z wszystkich białek zgodności tkankowej i tak dalej. Także w przypadku inseminacji lepkość nie ma żadnego znaczenia. Mhm. I tutaj no, trzeba się zastanowić, skoro przeszliśmy dwie inseminacje i nie ma zapłodnienia, no to może jest coś nie tak z plemnikami, może jest coś nie tak również i po drugiej stronie. Bo no znowu wracamy do tego, co mówiłem na początku, że znowu tu odpowiadamy na pytania konkretnie dotyczące nasienia. Natomiast nie wiemy nic w przypadku tych par, które zadają te pytania, co się dzieje po drugiej stronie. Bo rzadko kiedy jest tak, że wszystko idealnie. Zawsze jest tak, na pierwszej wizycie wszyscy mówią, że jest wszystko idealnie, ale potem jak przyjdzie co do czego i zrobi się równoległą diagnostykę i tak jak my pracujemy w formie zespołu, gdzie jednym kliknięciem przełączamy się w systemie medycznym od partnera do partnerki i na odwrót, to okazuje się, że w 90% przypadków zawsze coś jest znalezione również i z drugiej strony. Być może nie są to wielkie rzeczy, ale często również i te zaburzenia nasienia nie są wielkimi rzeczami, tak? Bo często się zdarza tak, że przychodzi para i mówią, no tutaj jest teratozoospermia, bo jest tylko 3% prawidłowo zbudowanych plemników. Ja mówię tak, no ale z drugiej strony plemników w ogóle jest 30 milionów. No ale jakie to ma znaczenie, jak nie ma 4%? Ja mówię, no takie ma znaczenie, że dolną granicą normy jest 4% z 16 milionów, czyli 640 tysięcy, tak? A tu jest 3% z 30 milionów, czyli 900 tysięcy. Czyli generalnie tych prawidłowych plemników jest tyle, ile trzeba, a jednak co się ma zadziać, to się nie dzieje. Poza tym znowu trzeba sobie uzmysłowić to, że tych badań nasienia, to my mamy co najmniej 9 różnych takich standardowo wykonanych. I nie robimy ich na dzień dobry tylko i wyłącznie dlatego, że każde z nich kosztuje powyżej 200 zł. No może nie każde, ale większość z nich kosztuje powyżej 200 zł, a te najbardziej wyrafinowane i więcej. W związku z tym, jakbyśmy na dzień dobry mieli zrobić wszystkie badania, no to pacjenta byśmy rujnowali finansowo. Dlatego, że tak powiem, w pewnych sytuacjach znowu pewne badania są nam potrzebne, a inne nie. Tak jak to HBA przy in vitro. Panie doktorze, nawiązując do tego, co Pan mówił o tym procencie prawidłowych plemników, a objętości nasienia. Koncentracji i objętości również, tak, bo przeliczamy, tak, bo przeliczamy te wartości tak, zarówno dokładnie. Na koncentrację, jak i na objętość, na ilość plemników w całej próbce. Mamy pytanie, czy teratozoospermia, czy przy niej jest jakakolwiek szansa na naturalną ciążę i to pewnie jest powiązane z tym, o czym Pan mówił. To, co powiedziałem, wszystko zależy tak naprawdę od ilości prawidłowych plemników w nasieniu. Mhm. I czy ta teratozoospermia jest jedynym problemem. Jasne. A czy morfologia 0% przy prawidłowych pozostałych parametrach nasienia to wyrok? No i czy można ją poprawić? No morfologia 0% zawsze jest problemem. Mhm. Natomiast znowu wracamy do tego, że budowa plemnika, morfologia plemnika, to nie tylko główka, to również witka i stawka. Często zdarza się tak, że są plemniki, że jest tak, przychodzą pacjenci, którzy mają problemy z budową plemników, ale prawidłowych główek jest na przykład 10%. Mhm. A pozostałe wady są związane z wadami stawki witki, z taką niedojrzałością plemników, z takimi kruplami cytoplazmatycznymi nieoddzielonymi. No i wtedy trzeba zobaczyć, jak to wygląda w konkretnym przypadku. Bo część wad okazuje się, że jest czysto teoretyczna. Na przykład no są takie badania, gdzie okazuje się, że jest dużo problemów z kształtem witki. Co powinno się odbić? Co powinno się odbić na ruchliwości plemników? A okazuje się, że ruchliwość plemników jest prawidłowa. I
wtedy, czyli widzimy, że ta wada tak naprawdę, owszem, jest, ale jest taka bardziej teoretyczna. Tak? To samo musimy popatrzeć, jak się mają te procenty do ilości plemników. To, co powiedziałem wcześniej. Oczywiście, z zerem nie dyskutujemy. Jak jest zero prawidłowych form w jakimś tam aspekcie, no to jest zero prawidłowych form. Oczywiście, że może się zdarzyć, że no bo tak, no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie badamy przecież całej próbki. Tak? To nie jest tak, że my badamy te 5 ml nasienia i te 300 milionów plemników, które w nich jest. Nie da się. Do takiego badania jakościowego jest brane około 100-120 plemników. No ale one są w odpowiedni sposób wymieszane. To nie tak samo jak do zbadania morfologii, nie pobieramy z człowieka całej krwi, tak? Tylko odpowiednią próbkę. I też nie badamy całej próbki, tylko rozcieramy na szkiełku i na podstawie jednej komory czy kilku obserwacji kilku komór mikroskopowych opisujemy całą morfologię. I tu jest dokładnie tak samo. Więc oczywiście, że zawsze gdzieś mogą się trafić jakieś plemniki, które są prawidłowe, których w tym badaniu nie znaleźliśmy. I znowu wracam do tego, to, że w jednym badaniu wyszła teratozoospermia, to nie oznacza, że nie będzie prawidłowych plemników, znaczy wyszła teratozoospermia 100%, to nie oznacza, że nie będzie prawidłowych plemników w przyszłości. Znowu wracam, zataczam koło do początku naszej rozmowy. Złe badanie nasienia, konsultacja andrologiczna, diagnostyka. To jest najważniejsza rzecz. Żeby cokolwiek robić, robimy diagnostykę, jak z każdą chorobą. Kolejne pytanie, panie doktorze. 95 milionów plemników, ale ruchliwość tylko 15% i prawidłowe 2%. Hormony OSG, ok, USG jądra, ok, u mnie wszystko ok. Czy to może być przyczyną niepłodności, czy jest jakaś inna ukryta przyczyna? Oczywiście, że to no jest to nieprawidłowe badanie nasienia, tak? To ciężko mi powiedzieć ty tam więcej, to tak to wszystko USG ok i tak dalej. No nie wiem, ale posiewy nasienia na przykład nie były zrobione, albo przynajmniej nic o nich nie wiem. No pacjent że tak powiem, do pięcia diagnostyki do końca, sprawdzenia wszystkiego, co jest do sprawdzenia i do próby jakiegoś. Posiewy można sprawdzać, co jeszcze można sprawdzić dalej? Bo dziewczyna pyta, co dalej? Był u androloga? Wizyta u androloga i no tak. Posiewy. Bardzo no dobrze. Tak. Wizyta u androloga. To kolejne w takim razie pytanie, też tutaj studium w przypadku. Partner jest po nowotworze grasicy w wyniku którego zostało usunięte jedno jądro i nerw odpowiedzialny za wytrysk. Badanie nasienia wykonaliśmy z moczu, gdyż występuje wytrysk wsteczny. Wykryto pojedyncze, nieruchome plemniki. Czy biopsja jądra wykaże dokładniejsze dane plemników, czy nieruchome znaczy, że nieżywe? I czy nieruchomy plemnik, jeżeli jest zdrowy, może zapłodnić komórką jajową w procedurze in vitro? No tu jest bardzo ciężko. To jest no znowu diagnostyka, to jest po leczeniu przeciwnowotworowym. Trzeba przede wszystkim zobaczyć, co to było za leczenie, kiedy było i czy to jest takie leczenie, które daje szansę na powrót spermatogenezy. Trzeba zobaczyć, jak wygląda to jądro, które zostało, tak? Czy jest duże, małe, jaką ma strukturę, unaczynienie i tak dalej. Jakie są parametry hormonalne? Czy raczej pokazują niewydolność tego jądra, czy to jądro odbiło, jest, mówię slangowo odbiło, czyli zrobiło się większe i przejęło funkcję tego drugiego jądra, które zostało usunięte. Tak? Jeżeli tak, no to duża jest szansa, że w tym jądrze znajdziemy nasienie. Tak? I to no, plemniki z moczu bardzo ciężko użyć do czegokolwiek. Jeżeli mamy pobierać plemniki z pęcherza moczowego, to jest specjalna procedura, żeby to zrobić. Musimy opróżnić pęcherz, wypłukać go, dać tam specjalnym roztworem buforującym. No bo mocz działa zabójczo na plemniki, tak? Więc tu jest problem. Natomiast tak, jeżeli jest to wszystko tak, że nie da się nic zrobić z plemnikami naturalnymi, no to wtedy pozostają nam metody biopsyjne, czyli biopsja jądra, bądź jeżeli da się to zrobić, biopsja na jądrza i aspiracja treści z najądrza. Bo jednak plemniki z najądrza raz, że są już gotowe, dojrzałe i nie trzeba ich specjalnie jakoś tam wydobywać, Natomiast to są po prostu lepsze. Ale no tak, no tutaj to jest że tak powiem, pacjent do specjalistycznego leczenia w ośrodku niepłodnościowym, jak najbardziej. Ale tutaj te pytania, które mocno wybrzmiewają, czy nieruchome znaczy, że nie żyje? No w dużej mierze tak, chociaż są często są plemniki żywe, które są nieruchome, ale zazwyczaj to jest tak, że no, jeżeli plemnik się nie rusza, ciężko nam ocenić jego żywotność. To musi być duże stężenie plemników, żebyśmy mogli zrobić jakieś
testy czynnościowe. Tu, no znowu, to jest, tak jak powiedziałem, specjalistyczny ośrodek z dobrym embriologiem, który czuje tą robotę. No, znam różnych embriologów, ale wiem, że i wiem, że dużo zależy od embriologa, od tego, co on, jak on do tego podchodzi, jak jest zmotywowany i to czasami jest trudna, żmudna robota. To jeszcze dopytam o tego, o ten nieruchomy plemnik i czy on w procedurze ICSI może zapłodnić komórkę jajową, zakładając, że jest żywy? Jeżeli jest żywy, to tak, bo tak naprawdę my, mówiąc nieładnie, przetrącamy witki plemnikom w trakcie procedury, żeby nam nie uciekały. Więc jeżeli są żywe i ten, to my je zależało. I tak. Zależało mi na tym optymistycznym akcencie w tym pytaniu. Chciałabym wiedzieć więcej na temat badania fragmentacji DNA plemników, ale też czynników, które na tą fragmentację wpływają, pyta nasza. Mówi się, że w tej chwili jest bardzo modna teoria stresu oksydacyjnego. I w ogóle mówi się o tym, że, no bo to jest to, co powiedziałem na początku, jest problem z takimi podstawowymi badaniami nasienia, że one tak naprawdę nie identyfikują nam mężczyzn, którzy mają realny problem. I pomimo tego, że czasami badania są dobre, te plemniki się, znaczy do zapłonienia nie dochodzi i na odwrót, pomimo tego, że plemniki w naszym badaniu mają słabą morfologię, ruchliwość i tak dalej, bardzo dobrze zapłodniają. No więc szukamy jakichś dodatkowych czynników, które nam to ułatwią, ułatwią selekcję plemników, zwłaszcza w tych parach, w których musimy my robić selekcję, nie natura. I bardzo modnym jest potencjał redukcyjny nasienia. Czyli mówiąc obrazowo, w nasieniu są produkowane wolne rodniki tlenowe, takie jak aktywne cząstki tlenu w wodzie utlenionej. I tak samo jak starzenie się skóry i tak dalej, też jest tłumaczone przez wolne rodniki i tam mamy diety takie czy inne wypłukujące wodne rodniki, działające antyoksydacyjnie i tak dalej, prawda? To znany temat. I tu w nasieniu jest tak samo. Ale żeby nie było tak prosto, to w nasieniu pewna ilość tych wolnych rodników tlenowych musi być po to, żeby właśnie odpowiednio dochodziło do odpowiedniej kapacytacji, czyli uczyniania plemników i żeby pewne ilości, znaczy żeby pewne procesy zachodziły tak jak trzeba. W związku z tym u nas jest układ taki, że my mamy mieć równowagę pomiędzy ilością czynników oksydujących i redukujących, mówiąc naszym slangiem. I o co w tym chodzi? I chodzi o to, że im więcej wolnych rodników tlenowych, tym więcej tych aktywnych cząstek tlenu, tym większe ryzyko, że aktywne cząstki tlenu będą uszkadzać DNA plemników. I tu jest ta teoria niepłodności oksydacyjnej. I w tej chwili od kilku lat mierzymy ten tak zwany potencjał oksydoredukcyjny nasienia. I w zależności od poziomu tego potencjału oksydoredukcyjnego nasienia dobieramy również leki w leczeniu zaburzeń jakości, bo część pacjentów potrzebuje leków, które będą działać antyoksydacyjnie, a część wręcz przeciwnie, bo się okazuje, że jeżeli mamy niski potencjał oksydoredukcyjny, dawanie leków antyoksydacyjnych pogarsza sprawę. No więc tutaj to jest jedyny, znowu, to jest jedyny test, którym w tej chwili potrafimy, którym jakoś tak łączymy je ze sobą i który daje nam jakieś informacje. Oczywiście, jak wszystkie świeże sprawy, są badacze, którzy mówią, że nic bardziej mylnego i że wcale nie tak, bo te nasze metody o pomiaru tego potencjału oksydoredukcyjnego pozostawiają wiele do życzenia. Miałem taką dyskusję z profesorem, teraz byłem niedawno na kursie w Budapeszcie i miałem tam z nim właśnie taką dyskusję na temat tego. No i to, ale mówiłem, no, ale panie profesorze, no dobrze, no to no, oczywiście, że nie jest to idealna metoda, ale nie mamy nic innego. Więc jeżeli mamy coś, co daje nam jakąś szansę, że zadziałamy i że u części pacjentów się to sprawdza, to dlaczego tego nie robić? No więc no, powiedział mi, ale że trzeba było mieć coś lepszego. Ja mówię, no to jak będziemy mieli, to będziemy używali. Natomiast na chwilę obecną tak jedyna rzecz, którą można zrobić, no to no, też już staramy się również eliminować wtedy, bo tutaj ten potencjał, znaczy ten fragmentacja DNA jest bardzo mocno zależna od tego, co tu i teraz. I w związku z tym tutaj właśnie poprawa, eliminacja czynników ryzyka, tych wszystkich, no wielu rzeczy, bo to poczynając od temperatury, przez palenie, otyłość, pewne leki hormonalne, no wiele rzeczy wpływa na ten potencjał redukcyjny, a co za tym idzie, może wpływać na stabilność DNA plemników. Panie doktorze,
czego nawet gonadotropina podawana może przywrócić płodność u osoby z hipogonadyzmem? Znaczy teoretycznie tak, ale nie u wszystkich. Okej. Dwa lata temu transfer się udał, mamy synka, ale przez te dwa lata jakość nasienia znowu się pogorszyła. Czy jest szansa na zajście w ciążę dzięki in vitro? Rozumiem, że chodzi o kolejną procedurę. To myślę, że tak. No znowu, nie wiem nic o tym nasieniu, tak? Bo jakość nasienia się pogorszyła, to wie pani, to jest temat rzeka. Natomiast, no tak jak powiedziałem, androlog. Badanie nasienia, przychodzimy, patrzymy, ustawiamy jakąś ścieżkę, tak? Bo nie wiemy nic również o wieku matki, nie wiemy dlaczego było in vitro, znaczy tak naprawdę nie wiemy, co było dwa lata temu. Tak, jakie było in vitro, czy in vitro, czy nie in vitro, a jak in vitro, to jakie i dlaczego, no nie wiem, no znowu, to są poważne rzeczy, więc no, trzeba dużo danych, wybadać. To teraz dwa takie pytania dotyczące norm. Jaki poziom plemników o ruchu szybkim jest najlepszy i jaki procent plemników o prawidłowej budowie powinien być w wieku 29 lat? Czyli ruch szybki i prawidłowa budowa. Po pierwsze, nie ma norm zależnych od wieku, więc nie można powiedzieć, że powinien być w wieku 29 lat. W nasieniu powinno być minimum 4% plemników o prawidłowej budowie, tak? I to w przeliczeniu na wartości bezwzględne powinno być to minimum 640 tysięcy w mililitrze nasienia i 1 600 000 w całej próbce. To jeżeli chodzi o budowę. Jeżeli chodzi o ruch postępowy, nie mamy kryterium minimalnego ruchu postępowego szybkiego. Mamy kryterium minimalnej ilości plemników o ruchu postępowym i to jest 30%. Chyba że plemników o ruchu niepostępowym jest więcej niż 42%, wtedy to nie przestrzegamy tego kryterium 30% ruchu postępowego. Oczywiście wolimy plemniki do ruchu o ruchu postępowym, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę zapłodnienie naturalne. Minimum 30% i to też w przeliczeniu powinno być około 5 milionów plemników w mililitrze nasienia i 15, tak zaraz jak to mówię, i 10, czy tam 12 w całej próbce. No to trzeba po prostu przeliczyć. Jasne. Panie doktorze, kryptozoospermia, hormony ok, brak żylaków, używek, natomiast 700 tysięcy plemników w mililitrze w najlepszym momencie. Co dalej? Co z taką diagnozą? Znaczy może nie diagnozą, z takim wynikiem? No jeżeli hormony ok, no to może trzeba postymulować hormonalnie, bo jeżeli nie są jakoś wystrzelone w kosmos hormony, no znowu wracamy do tego, no kryptozoospermia to już jest poważna sprawa. To jest poniżej 1 miliona plemników w mililitrze nasienia. I teraz tak, jeżeli mamy dwa badania z kryptozoospermią w odstępie co najmniej 3 miesięcy, badania genetyczne, tak, czyli kariotyp, CFTR-y, czyli te badania no, genów, które dają wady powiązane z mukowiscydozą oraz delecję chromosomu Y. To są trzy podstawowe badania genetyczne, które w takiej sytuacji trzeba zrobić. Jak zwykle, jak przy każdej innej przyczynie posiewy, bo zanim zaczniemy leczenie stymulujące odżywki i takie inne rzeczy, musimy wiedzieć, że nie ma tam bakterii, no i hormony, to wszystko. I wtedy z całej, oczywiście USG jąder, i to nie tam, że USG jąder w porządku, tylko ja muszę wiedzieć dokładnie, jaka jest objętość jąder. Co? Takie badanie, gdzie jest napisana objętość jąder, to jest po prostu rzadkość, absolutny biały kruk wśród, że tak powiem, normalnie robionych badań nasienia. Rzadko, jak są dwa wymiary podane, to już jest super, a zazwyczaj napisane jest wielkość jąder w normie, albo jądra w normie i nic to nie da, po czym ja robię USG, okazuje się, że wielkość jest poniżej normy. To jest absolutny, że tak powiem, standard postępowania zazwyczaj. Czyli jak mam napisane, że jądra są w normie, jak je pomierzę, to są za małe. No więc to są takie rzeczy, zbadać, zobaczyć, w zależności od tego, co jest, podjąć próbę. Jeżeli jest 700 tysięcy plemników, no to co, no szanse na zapłodnienie naturalne jest raczej niewielkie, bo znowu, jak mamy poniżej miliona plemników, no to jest ciężko zrobić badania jakościowe. W związku z tym ciężko powiedzieć coś o tych plemnikach. Morfologii nie zrobimy, SCD nie zrobimy, ENSOM-u, czyli tego badania takiego w wysokich powiększeniach również.
No więc wyjdzie z takiego badania, mamy to tak naprawdę podstawowy spermiogram i napisane, że że pozostałych parametrów nie udało się ocenić z powodu zbyt niskiej koncentracji plemników. No i to jest właśnie miejsce, pole do popisu dla dobrego embriologa, który po prostu z tego nasienia coś wybierze. Po 700 tysięcy w mililitrze, teraz zobaczymy, ile tych mililitrów jest, no to jak jest 3 mililitry, to już mamy 2 miliony plemników, no więc jeżeli by je tak delikatnie troszeczkę skomasować, no nie wirować, bo wtedy one się uszkadzają, ale delikatnie z nimi popracować, no to może coś się z tego wybierze, może da się zrobić procedurę z wysoką selekcją plemników typu INSI, czy zastosować te najnowocześniejsze metody doboru plemników, no i coś się z tego wybierze, tak? I znowu musimy wiedzieć również, co u kobiety, bo to też trzeba dopasować jedno do drugiego. Panie doktorze, ostatnie, właściwie przedostatnie pytanie, ono nie jest pytaniem, ale może ja nie dostrzegam potencjału, a może pan doktor będzie wiedział, w czym rzecz. Weryfikacja spermiogramu przed operacją usunięcia żlaków powrózka nasiennego. Tak jak mówię, tutaj nie ma pytania, może to jest pytanie o zasadność takiej weryfikacji, sprawdzenia, badania przed operacją. Czy jeżeli chodzi o, już mówię, jeżeli chodzi o operację żlaków powrózka nasiennego, to są do niej pewne wskazania. Jak każda operacja może się nie udać, jak każda operacja może skończyć się fatalnie, sytuacją, w której będzie gorzej niż było przed operacją. W związku z tym, jak do każdej operacji, muszą być do niej konkretne wskazania. Pierwszym i zasadniczym wskazaniem są dolegliwości bólowe jądra. To jest charakterystyczny taki zespół bólowy jądra spowodowany żylakami i w takich sytuacjach nikt nie dyskutuje. I wtedy, jeżeli jest zespół bólowy jądra, to nie robimy żadnych innych dodatkowych badań, bo nie potrzebujemy ich jako uzasadnienia operacji. Tak? Druga sprawa, zwłaszcza u młodych mężczyzn, to jest to, że no właśnie w procesie diagnostyki niepłodności znajdujemy żylaki powrózka i mamy zaburzenie jakości nasienia, które jest trwałe, nie tam w jednej próbce, tylko trwałe, tak? I podjętą próbę leczenia zachowawczego i nic się nam nie udaje, te parametry nasienia cały czas są zaburzone i to w taki sposób, który może być, że tak powiem, zależny od żylaków powrózka. No i wtedy to jest wskazanie do operowania. I trzecie wskazanie to jest sytuacja, w której mamy żylaki powrózka i system i młodego człowieka, takiego dojrzewającego tam, jak to my nazywamy, adolescenta, czyli takiego młodego człowieka na granicy bycia jeszcze dzieckiem i już dorosłym. I żylaki, które są i które już wiemy, że są jakiś czas i robimy co pewien czas, jeszcze, no tak, no nie będziemy robić, nie wiem, 15-latkowi nie będziemy robić badań nasienia, prawda? No więc patrzymy, oglądamy go co pół roku, czy co roku i widać, że to jądro się systematycznie zmniejsza, to jądro dotknięte żylakami. Wtedy to jest trzecie wskazanie do operacji żylaków powrózka nasiennego. No i tutaj, no jak sytuacja u pana, no jeżeli takie są wskazania, że tam gdzieś mamy zaburzenia jakości nasienia, no to trzeba zrobić, znaczy, że nie mamy wskazań bezpośrednich, a mamy żylaki, tu mi o to chodzi, bo też jest taka grupa, o której zapomniałem, że czasami przychodzi pacjent po prostu i mówi, doktorze, coś mi się takiego zrobiło przy jądrze. I tak, no i znajdujemy żylaki, no i są to żylaki takie, które kwalifikują się do leczenia operacyjnego, czyli co najmniej drugiego stopnia w skali trzystopniowej. I robię, że robię USG, jest fala zwrotna i wszystko, i mówię, no dobra, no ale przeszkadza to panu, no strzymiąc to nie, to no, no zrobiło mi się takie, coś mi się zrobiło, no to przyszedłem sprawdzić, ale nie boli mnie, to nic mi się nie dzieje, tak? Dzieci pan ma? No nie mam dzieci. A planuje pan dzieci? No wie pan, mam teraz 22 lata, to jeszcze nie, ale gdzieś pewnie za 10 lat to bym chciał. Ja mówię, to w takiej sytuacji mówię, dobrze, to zróbmy badanie nasienia i zobaczmy, co w tym badaniu jest. Bo jeżeli w tym badaniu już teraz jest coś nie halo, to ja bym nie zoperował, bo jak pan będzie chodził z nimi przez 10 lat, to na pewno po 10 latach noszenia żylak będzie gorzej, a nie lepiej. No tak, a jeżeli wyjdzie, będzie ok, to wróćmy do tematu za rok czy za dwa, sprawdźmy za rok USG, zobaczmy, czy one się zmieniają. I czy się zmienia parametry, czy się zmieniają parametry nasienia, prawda? Chyba, że facet mówi, że pan co nie chce tych żylaków w ogóle mieć, wywalmy je. No i dobra, no to wtedy je. A czy w kontekście tego, o czym pan doktor mówił, że to jest zabieg, który jak każdy inny może się okazać zabiegiem powikłanym i przynieść rezultaty więcej szkody niż korzyści. Czy warto zabezpieczyć też próbkę nawet nie najlepszego nasienia przed taką operacją, czy to nie jest praktykowane? Znaczy nie jest to praktykowane jako standard, natomiast, bo i
ryzyko powikłań przy żylakach powrostka jest naprawdę niewielkie. Oczywiście jest przy każdym zabiegu, tak, ale jest niewielkie. No, także no nie praktykujemy tego aż tak standardowo. Ale no to czy, jeżeli pacjent powie, że no a co by w sytuacji, kiedy by się coś pogorszyło zamiast polepszyć, to w sytuacji, kiedy już padł taka myśl, została wygenerowana i wyartykułowana, trzeba zabezpieczyć nasienie, bo nie daj Bóg, jak to się mówi, ja tam wierzę w pewne znaki na niebie i tak jakby to jest tak, jak kiedyś, że tak powiem, rozmawiałem z moim ojcem, który jest chirurgiem i rozmawiałem z nim o tym, kiedy założyć dren w przypadku operacji wyrostka robaczkowego, a kiedy nie. No powiedział, jak tylko przyjdzie ci do głowy, przejdzie ci przez głowę myśl, żeby ten dren założyć, to go załóż. Bo w najgorszym wypadku, znaczy, bo najwyżej usuniesz go 2 dni później i okaże się, że wcale nie był potrzebny. Ale jak 2 dni później będziesz musiał reoperować chorego i będziesz wiedział, że ten dren jednak był potrzebny, to sobie tego nie wybaczysz. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Jeżeli pacjent mnie o to zapyta, powiem tak, jeżeli obawia się pan tego, zabezpieczmy na wszelki wypadek. Najwyżej nie będzie potrzebny. Ja. Prawda? To teraz ostatnie pytanie. Obiecałam, że już będzie koniec. Panie doktorze, jedna z pań, które nas oglądają, pyta, w jakim mieście pan przyjmuje? W Warszawie. Chociaż jestem krakusem. Moi drodzy, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o badaniu nasienia. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat i że odpowiedzieliśmy na wszystkie wasze pytania. Z tego, co udało mi się ogarnąć, ale jest tego mnóstwo, to wydaje mi się, że tak. Gdybyście mieli jakieś pytania jeszcze, to zawsze możecie do nas pisać, a my będziemy na kolejne webinary czy Q&A te pytania zostawiali. Było kilka pytań o niepłodność kobiecą. Te pytania prosimy zachować na znowu, bo tych aktywności, jak wiecie, u nas jest sporo. Rozpoczęliśmy kampanię Tata, jak wiecie, kilka dni temu, już 12, czyli za tydzień od dzisiaj, tak? Uruchomimy formularz rejestracyjny na jedno z 1000 badań. Będzie się można bezpłatnych u nas zapisać przez formularz na stronie naszego Bociana. Kliniki z całej Polski realizują tą kampanię jak co roku, więc zapraszamy Was serdecznie, bo niepłodność męska to duża sprawa, niestety dotyka coraz więcej facetów. A tata, jak mówi nasza kampania, to najważniejsze słowo dla mężczyzny. I nawet jak część z Was mówi, że to hasło jest kontrowersyjne, to my wiemy, dlaczego ono jest kontrowersyjne. Miało być kontrowersyjne, bo chcemy troszkę Was poruszyć i zachęcić do tego, żeby o tą swoją płodność męską zadbać. Moim i Waszym gościem był doskonały specjalista, pan dr Piotr Dzigowski, specjalista kliniki InVimed, androlog i urolog. Bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony nam czas. Bardzo dziękuję, było bardzo miło, jak zwykle zresztą. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i zobaczenia.